Czym twoim zdaniem ta edycja różniła się od tych minionych? Każda edycja jest inna. Ta różnorodność zależy tylko od tego, od naszych wykonawców. Więc nawet nie ma co porównywać edycji do siebie, ponieważ są kompletnie inne emocje, inne przeżycia. Widzimy innych wspaniałych wykonawców. Ten program jest bardzo, bardzo żywy. I to jest chyba największy urok i wartość tego programu. Wszyscy w tym uczestniczymy, trzymamy kciuki, przeżywamy. Przede wszystkim przeżywamy, no i poznajemy talenty ludzi, ich pasje i też chyba odnajdujemy jakieś światy w sobie. Myślę, że wiele osób, którzy oglądają ten program, dokonują takiej w sobie, mają taką, odnajdują motywację, żeby spełnić swoje marzenia, a niektórzy chcą się tymi marzeniami z nami właśnie w tym programie podzielić i jest wspaniale. Czy myślisz, że w każdej edycji jest inny klucz do sukcesu, do wygranej? Nie, myślę, że kluczem do sukcesu jest autentyczność, prawdziwość i talent. No. Myślę, że to są chyba podstawowe kryteria i tym się kupuje widza. To jest też tajemnica trudna do odgadnięcia. Są ludzie niebywale zdolni, ale gdzieś nie mogą się przebić, nie mogą zaiskrzyć, nie mogą zaistnieć, a inni mają takie szczęście, gdzie potrafią dojść na sam szczyt, więc nie wiadomo, na czym to polega. Jest w tym jakaś tajemnica. Kto twoim zdaniem wygra tą edycję? Nie powiem, nie wiem, nie mam pojęcia, jestem sama ciekawa, na kogo będą widzowie głosować.